Koncert jest dla mieszkańca Piły, Artura Piłata, który zachorował w kwietniu na ostrą białaczkę szpikową. Teraz jest po kolejnej chemii i czeka na dawce. Jeden dawca ze Stanów Zjednoczonych nie pojawił się na badaniach, więc postanowiliśmy szukać wśród nas, najbliższych, w najbliższym otoczeniu osoby, która być może będzie zgodna transowo, która będzie mogła dla niego oddać ten szpik. Koncert, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, będzie połączony z rejestracją potencjalnych dawców, która rozpocznie się o godzinie 10. Wśród licznych atrakcji zaplanowano loterię fantową, z której dochód zostanie przeznaczony dla Fundacji DKMS na badania, bowiem przebadanie jednej próbki kosztuje około 250 zł. Wstęp na koncert jest bezpłatny, a zagra zespół Vivo, solista zespołu B4 Piotr Nadulski, a także Janek Stępień, który dzięki pomocy ludzi dobrej woli wygrał walkę z nowotworem. Główną atrakcją ma być przemarsz orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego, której członkiem jest Artur Piłat. Rozpocznie się on o godzinie 11 z Placu Zwycięstwa w stronę Regionalnego Centrum Kultury, gdzie odbędzie się musztra paradna.